Siemaneczko, Liska, Maciek z tej strony, Quality Hard Rock i dzisiaj gościmy w tej jakże pięknej piwnicy w Liverpoolu we Wrocławiu. Nadszel, przedstawcie się po kolei. Mateusz, witam, cześć. Jacek. Kaśka. Marcin, cześć. I na samym początku, dla tych, którzy Was nie znają, bo może znajdą się takie osoby, które Was nie kojarzą, pokrótce przedstawcie się jako zespół, przedstawcie się, co macie nagrane, Wasze może jakieś ciekawostki na największe osiągnięcia, bo niektórzy mogą się zdziwić, bądź co bądź. No, nazywamy się Nadszel, mamy na koncie trzy płyty. Dwie płyty, ale pracujemy nad trzecią płytą. Żyjemy tym wszystkim, dlatego tak. Tak dwa i pół. Tak, dwa i pół. Dwa i pół płyty. No i co, działamy już 15 lat. 15? 15 będzie. No. Policzmy razem. Nie, w sumie mamy dość tego liczenia. 14. Okej, dobra, to 14 lat działamy. No i ciągniemy ten wózek dalej. Tak, mamy dalej, ciągle mamy zapał, chęci i wózek ma swój napęd cały chce. Czas i jest perpetuum mobile pierwszego stopnia. Dokładnie. Tak, że cały czas leci, się sam napędza. Leci, no, gdzie? No nawet leci, to nawet nie wózek, a samolot. No, tak. Odrzutowiec. Dobrze, skoro macie drugą i prawie trzecią płytę, to na razie wróćmy do tej drugiej. Podpytam się o ulubiony numer i dlaczego. Ulubiony numer? Ulubiony numer każdego z Was. I dlaczego? Nie ma takiego jednego. Ale jakiś musi być. Trzeba być drastyczny. Ostatni 7, bo tam Kasia nie śpiewa i gratuluję. Ale ulubiony nasz numer, tak? Tak, no masz. Okej, dobra. No wasz numer z ostatniej płyty. Ostatniej płyty? Wiesz co, nie mam takiego. Naprawdę, no nie mam ulubionego. Każdy ja jest mam ważny. Dwa ulubione. 7 i Gniew. To są moje faworyty. Gniew, serio? Tak. On jest złym człowiekiem, tylko tego nie widzimy. No, czarny charakter. Niby tutaj taki tak tekturowy kubek niby, a tam jest pewnie jakaś krew z dziewicy. No, jest czarna, także wiesz. Czarna krew z dziewicy. No. Pani dużo papierosu pewnie. No, pewnie tak. Pewnie tak. Pokrót do jutra. Na tej płycie jest taka piosenka, ona nazwie Nowa przez V. To jest moja ulubiona. I ona jest najnowsza. Nie, ona jest po prostu, ona jest taki ma kosmiczny, fajny charakter. Na naszej płyty. Tak, na naszej płyty. Bardzo fajnie. Nie ma do tego teledysku, ale można posłuchać na YouTubie. Gdzie mają wpadać ludzie, jeśli chodzi o YouTube? Na YouTubie trzeba wpisać Nadszel, tylko że jak się wpisze Nadszel, to wyskakuje jakieś Alice in Chains, nie wiem co to jest. Nie, no jakieś takie grandowe zespoły, nie wiem. Jak się wpisze Nadszel, jakiś tytuł piosenki, powiedzmy... No, to wtedy wyszło. Oprócz na przykład. O, bardzo fajna piosenka. Oprócz Nadszel piszecie Oprócz. Tak, dokładnie. Tak. Bardzo fajny teledysk. Ale... Autopromocja. No właśnie, taka trochę no. Ale no... Cały materiał jest udostępniony na YouTubie. W postaci, no, takich tam sobie plansza i... Ale jeśli chcecie zdobyć pełnoprawną płytkę i jesteście kolekcjonerami, to można. Jak najbardziej można. Tak, pisać do nas. No, spamić do nich, kiedyś odpiszą. Jeszcze wracając do tej płyty, bo na pewno jakieś recenzje mniejszych bądź większych portali się pojawiły. Czy macie jakąś taką recenzję, która bardzo zapadła w pamięć? Nie musi być pozytywna, nie musi być negatywna. Może być coś powalonego kompletnie. Była taka powalona recenzja. Na portalu Death Magnetic zostaliśmy wybrani undergroundem roku 2015. Aha, tak. Tam było takie i to jest cała historia. Że... To jest cała... Nie, wolę, bo to długi taki fajny opis, każda piosenka opisana. Recenzje były fajne, także nie mam złych wspomnień z tego okresu. Mi najbardziej zapadła recenzja, gdzie pomylili ciebie Grabą z twoim bratem. Pamiętasz? Nie. Że... Aha, tak, no. Tak. To było w Metalhammerze? Tak, Metalhammerze. No, Olek był naszym menedżerem. To najbardziej fajnie wypadło. Nasz były menedżer. No. Olek był naszym menedżerem w tamtym czasie. I tak. No, tak już. Taka tam malutka pomyłka. Dobrze, przeskakujemy na samą górę mojej grudzień karteczki. Dlaczego oprócz mnie i was nie ma tutaj nikogo? Kasia. Tłumaczcie Kasia teraz. Dlaczego? Ja! Nie wiem, czy to słychać.
bo jesteś daleko i ciebie tutaj nie ma. I świat bez ciebie się kończy. I ja tego nie zmienię, nie zmienię, choć tęsknię. No to jest taki inside joke, nikt tego nie zrozumie. No, dlaczego nie ma tu nikogo? Dlaczego? Dlaczego grałem? No co, bo ja, ty pisałeś tekst. No ja, co ja, nie wiem. Ona ma takie swoje wizje. Tak, ja mam wizję. Chodzi w medytację i tam potem i coś mu się pojawi. I no, grozę z tego nieba. Nie, bez błyskawic. Prysły zmysły. Zmyślaj, no. To zmyśl coś. Na mi oczy wejść w wizję i... Za trudne pytanie. Tak, za trudne. Na tę porę. Może po koncercie przyjdzie po jakiś... Jak zaśpiewa, to może... Może natchnie. A jak tak wspominaliście o tej 15-letniej karierze, to musi być jakaś najlepsza, najbardziej porąbana znowu historia związana z zespołem. Czy macie jakąś taką jedną wspólną historię? Bo wiadomo, że skład się zmieniał, ale... Bądź co bądź taka jedna największa, najbardziej odmowa, znaczy, którą chcecie, możecie się podzielić. Było dużo fajnych takich historii, naprawdę, jak były występy na Woodstock, czy praca z Hunterem, czy występy przed Komą TSA i wszystkimi innymi fajnymi inne zespoły, gwiazdami, które znajdziecie na YouTubie i w polskiej muzyce. Ale najfajniejszy był występ na Hunterfeście w 2009, gdzie to już był ten ostatni koncert. I była straszna obsuwa i no, wystąpiliśmy już, mieliśmy wystąpić na początku, wystąpiliśmy prawie na końcu i było po prostu bosko. Bo już było mnóstwo ludzi, było ciemno, były światła i... I mimo tego no, ludzie nie przysnęli przed koncertem nawet. Nie, ludzie po prostu byli... Nie wiem, było widać, że im się to strasznie podobało, nie? Że tak późno i że późno wrócą do domu. Tak. Albo nie wrócą nawet. Nie, bo zadaliśmy fajny koncert. To było fajny koncert. Gromny. Naprawdę fajny koncert. Ludzie zajebiście się bawili, to było fajne. Czemu ty mnie kopiesz pod stołem? No sorry, ja, myślałem, ja się zawsze mówię. Nie ma miejsca dla nas tutaj. Zawsze taka klitka. Nagrywamy już w piwnicy. Back to the roots. A propos, wspominaliście o Hunterfeście, to takie... Czy macie jakieś takie jedno, jedyne miejsce koncertowe, do którego moglibyście wracać i wracać i wracać i zawsze będzie zarąbiście, świetnie, zawsze można tam grać i nie ma najgorszego koncertu. Tutaj oczywiście już gramy. Tak, tutaj jest super, to jest bardzo fajnie. Liverpool Wrocław, tak. Tak, dopisek redaktor. Jest klimat. Przez te wszystkie lata, jak graliśmy, było dużo takich miejsc. Zdarzały się też wtopy i to były miejsca, do których już staraliśmy się nie wracać. Ale było dużo takich miejsc, do których bardzo chętnie wracaliśmy i za każdym razem były właśnie super koncerty. No, było dużo takich miejsc. Klub Gotyk w Bytomiu. Mi zawsze się tam podobało. W Szkolskim taki... Porębie Jazgot, tak? Jazgot, no. Też było bardzo fajnie. No dużo tego było. No. Dużo takich małych, kameralnych czasami miejsc, gdzie miało się bezpośredni kontakt z publicznością. To były naprawdę takie koncerty, gdzie czuć było tą fajną taką rockową... Dużo alkoholu. To dobrze. Tak, bo czuła te emocje. Łatwiej się dostać już na festiwalu. No ja się bardzo dobrze czuję w takich miejscach właśnie jak to. W takiej wielkości, klubach. I w podziejach. Tak, no. W takich miejscach jest klimat. No, jest klimat. Jest klimat. No. Takie kluby albo takie jeszcze większe. Ale nie za dużo, żeby za dużo ludzi nie było. Znaczy, żeby zawsze był sold out. No ale wtedy taktycznie jest lepszy kontakt też z publicznością. Ludzie są bliżej, nie są tak porozumiani. Nie śmiać się tam! Ale... Żeby się w Paladzie fajnie grało, nie? No. Nie powiem, bo... No, to był przepiękny koncert. No. No parę, no, to duże miejsce, bądź co bądź. Tam bym był, czy nie powiem. No dobrze. I takie ostatnie pytanie sztandarowe z mojej serii. Gdybyście byli dinozaurami, takimi dinozaurami. Już jesteśmy. Ale gadami. Takimi bardziej gadami. To czy byście byli mięsożercami, czy roślinożercami? Dlaczego? Wow. Po kolei. Roślinożercami. Gdyż ponieważ? Znaczy każdy osobno, bo może to jakiś mięsożerca się znajdzie ukryty. Już się cieszy, już chce się wyrywać. No to... No, mamy bardzo łagodną naturę, także...
Długa szyja, zrywamy listki. Tak, tak delikatnie. Monotonia. I powoli się poruszamy. Duże kupy. Dużo kupy robimy. Ale ja lubię bekon. Nie no, ja osobiście mięso rzecą, bo ja pieprzam mięso, tutaj, że szkoda, ale... Sorry, ja bez mięsa nie mogę... I byś ich zżerał po prostu. Mięsny jest. No, sorry. Dobra, ale to bym roślinożercą, no. Bo... A, bo tak. Bo tak! Koniec tematu! Już zżeramy wszystko. No dobra, no to w sumie karteczka mi się skończyła, więc 15 sekund autopromocja, może nawet i więcej. Możecie się pochwalić, zachęcić ludzi, gdzie mają wbijać, dlaczego mają wbijać, po co mają wbijać i tak dalej, i tak dalej. Tam są ludzie. Cześć. Dobra, więc cześć, jesteśmy Nutshell, jesteśmy zajebiści i... Nie wiem. Jesteśmy tak fajni, że przekonałeś. Normalnie... Przekonałeś. Dobra, ty coś powiedz. No. Wzrok przekazywany dalej. No. Ja nie, weź ty, ej, no ja nie. To Jacek. A ja nigdy nic nie mówię. To zrób wyjątek, odezwij się. Zachęcamy do posłuchania naszej muzyki, zaglądania na kanał YouTube i zapraszamy na koncerty. I naszego Facebooka, tam jakbyście chcieli płytki kupić, to oczywiście. Piszcie do nas, wysyłamy, także nie ma problemu. Dogadamy pierwsza się. Pierwsza klasa. I oczekujcie nowej płyty, bo już jest prawie na ukończeniu. Tak. Kiedy wydajemy? W przyszłym roku, bo musimy znaleźć termin. Chodzi o to, że materiał jest już ukończony prawie, ale musimy znaleźć termin jeszcze w studiu, więc... No, tak. Więc ciśnijcie ich o płytę, żeby jak najszybciej wychodziła. Tak jest. A my się widzimy w kolejnym wydaniu, w kolejnym odcinku, tak więc siemaneczko. Na razie. Hej. Pan mi jada. Yeah. Yeah.